Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie następnego miesiąca, który już niestety nam się kończy, a mianowicie na podsumowanie czerwca. Także jeżeli jesteście zainteresowani tym, co sprawdziło mi się w danym miesiącu, jeżeli chodzi o kosmetyki, ale i nie tylko kosmetyki, to oczywiście zachęcam dalej do pozostania ze mną i zapraszam na ten odcinek. Od razu na wstępie też dawajcie znać, zwrócę na to uwagę, czy ten kadr Wam się podoba, czy fajnie wygląda, czy nie fajnie wygląda. Tak jak mówiłam w ostatnich odcinkach, będę tutaj eksperymentowała, jeżeli chodzi o kadry w salonie, żeby wiedzieć, który będzie taki najlepszy i finalnie jeden lub dwa sobie wybierzemy, w którym najlepiej będzie mnie widać i to oczywiście, co jest najważniejsze, czyli nie ja, czyli tylko produkty, które będę pokazywać. Przechodzimy do ulubieńców. Zaczniemy sobie standardowo od kosmetyków. Tak jak to zawsze bywa i od pielęgnacji, której będzie 99%, bo tylko jedna rzecz jest niepielęgnacyjna. Pierwsza rzecz, która mi się sprawdziła, o której wspomnę może tak przekornie, bo w sumie sobie jej nie zapisałam na liście, ale pomyślałam, że jak mamy już ten miesiąc taki bardzo upalny i jak była brzydka pogoda, tak nagle po prostu pojawiły się upały masakryczne, 32 stopnie na plusie, to bardzo fajnie, jeżeli mogę Wam polecić jakieś SPF-y. Coś mi się język plącze, kawa jeszcze nie weszła. I jeżeli chodzi o SPF-y do twarzy, to ja je cały czas testuję. Myślę, że już niedługo, w lipcu, postaram się, żeby to było w lipcu, pojawi się odcinek z kolejnymi trzema filtrami SPF, które będę Wam polecała do twarzy, które dla Was testuję. Natomiast jeżeli chodzi o ciało, to dzisiaj chciałabym Wam polecić coś, o czym już mówiłam na Instagramie na 100%. Nie jestem pewna, czy mówiłam o tym tutaj na YouTubie, a mianowicie od Dermedic. Często Wam polecałam Dermedic Baby, ten taki krem Sunbrella 50 SPF dla dzieci, natomiast tutaj coś dla dorosłych, chociaż moim zdaniem dla dzieci na ciało też można by było używać, może nie dla tych najmłodszych dziedziurków, czyli tych niemowlaków, noworodków, ale już dla tych większych dzieci myślę, że byłoby spoko. Jest to Dermedic Sunbrella 50+, bez dodatku Baby i tutaj mamy ochronę przed UVA, UVB i też zaznaczone w kółeczku IR, jeżeli chodzi o ochronę, także moim zdaniem naprawdę wysoka. To, co mi się tutaj bardzo podoba w tym SPF-ie, że mamy spray. Mamy po prostu strzykiwacz, jak ja to mówię, także wygodnie się korzysta, wystarczy tylko potrząść butelką i później możecie sobie psiknąć. Oczywiście ktoś może powiedzieć, Baśka, ale takich z psikaczem, tak, z atomizerem jest dużo na rynku. Jest sporo, ale kiedyś właśnie pokazywałam Wam porównanie, ona chyba cały czas śmiga u mnie na Instagramie w wyróżnionych relacjach, gdzie jest SPF. Pokazywałam Wam różnicę pomiędzy taką standardową Niveą chociażby w sprayu, a tym. Jeżeli chodzi o Niveę, to robiło się po prostu taka plama wielka kremu. Jeżeli chodzi o to, to jest świetna mgiełka, którą dużo łatwiej jest rozsmarować czy na sobie, czy na uciekającym dziecku. Także ja polecam. Jeżeli chodzi o skład, wydaje mi się, że tutaj też jest spoko. Na pewno ta Sunbrella Baby ma bardzo dobry skład. Jest filtrem mineralnym. Jeżeli chodzi o tą w sprayu, wydaje mi się, że tutaj skład też jest całkiem niezły. Także oczywiście Was odsyłam, można sobie poczytać. Jeżeli chodzi tutaj o to, co proponuje nam producent, co nam właściwie obiecuje, to w ogóle mamy 150 ml do zużycia w 9 miesięcy, ale we wszystkich tych filtrach takich mineralnych zazwyczaj jest to 6-9 miesięcy. Także jeżeli zaczęłyście pod koniec powiedzmy sezonu, to jeszcze na przyszły rok taka buteleczka będzie ok. Krem ochronny SPF 50+, zawiera 4 właśnie stopnie ochrony. Szerokopasmowy system ochrony przed promieniowaniem UVA, UVB, VL i IR zapobiega dermatozom, słonecznym oparzeniom i przebarwieniom. Naprawdę bardzo fajnie wchodzi, nie ma problemu, szybko się rozsmarowywuje, szybko się wchłania, pozostawia taką bardzo delikatną lepkość, ale naprawdę taką mega małą, także to jest pierwszy mój ulubieniec. Drugi mój ulubieniec to jest stosunkowa nowość, której zaczęłam używać od 1,5 tygodnia chyba, może już dwóch,
Właśnie nie pamiętam. Nie od początku czerwca, ale tak wiecie, gdzieś od 2 tygodni coś takiego, może trochę więcej. I jest to coś do demakijażu. I tym razem postawiłam, ponieważ bardzo się polubiłam z balsamami do demakijażu od Fluff, to stwierdziłam, że znowu kupię coś na właśnie w podobnej konsystencji. I traf chciał, że akurat kupiłam od Facebook masło do demakijażu. Powiem Wam, że tej firmy troszeczkę się bałam, bo słyszałam różne opinie, że często wiele osób zapycha. Natomiast jeżeli chodzi o to masełko, to też jest taki profil na Instagramie, nie tylko, który obserwuję. Dziewczyna mówiła, że to jest bardzo dobry skład, naturalny, także zawierzyłam. Faktycznie tutaj nawet producent chyba obiecuje, że 99% jest składników pochodzenia naturalnego. Jest on dedykowany, to masło, do skóry odwodnionej, szarej, pozbawionej blasku. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ja bym powiedziała, że tutaj mamy masełko, które rzeczywiście przyjmuje taką tłustą formułę świecącą, więc raczej bym to właśnie kierowała do cery suchej, mieszanej, niekoniecznie przytłustej może się sprawdzić. Oczywiście to jest dla mnie pierwsza forma demakijażu, bardzo fajnie ściąga makijaż, ale na co dzień ja makijażu nie używam, natomiast używam filtrów, także bardzo fajnie filtry ściąga. No i później oczywiście domywam sobie wszystko pianką. Natomiast to, co bardzo mi się podoba i to, co też spodobało się mega mojej córce, to mianowicie zapach. Jest to przepiękny zapach, stricte Jota Wiotę, guma balonowa kaczora Donalda. Także jeżeli mnie dłużej oglądacie, to dajcie znać, kto pamięta, jak mówiłam jeszcze o jednym produkcie, który tak pachnie jak guma kaczora Donalda. Podpowiem, że był to produkt do ciała kosmetyczne. Kto pamięta, ich napisze w komentarzu. Tak tylko sprawdzę, jak długo ze mną jesteście. Natomiast to pachnie tak samo i jeszcze bardziej intensywnie, ale powiem Wam, że umila demakijaż, natomiast nie jest to zapach, który się utrzymuje na tej buzi, także spokojnie później się możecie go pozbyć. Nie jest też jakiś duszący, chemiczny, naprawdę bardzo przyjemny zapach. Jak jesteście roczniki 80. czy tam początek 90., to myślę, że na pewno Wam się spodoba i przywoła miłe wspomnienia. Dobrze, i przechodzimy sobie do dwóch ostatnich kakatków, jeżeli chodzi o pielęgnację. I tutaj, jeżeli chodzi o pielęgnację, będę miała z tej samej firmy dwa kosmetyki. Pierwszy, do którego wróciłam po 2 latach, chyba po 2, krem pod oczy, kawę proszę. Mówimy tutaj o bardzo jednej z moich ulubionych firm polskich, tych mniejszych, czyli Natu. Pozdrawiam dziewczyny ciepło. Jeżeli chodzi o dziewczyny, to jest to chyba ich taki sztampowy, szeregowy, jak to się mówi, no taki chyba jeden z ważniejszych produktów, tak mi się wydaje na stronie, jakby co to mi poprawcie. I się nie dziwię. Uwielbiam ten krem, już go kiedyś używałam, ponownie do niego wróciłam, jest świetny. Jest to krem pod oczy, który, jak nazwa wskazuje, kawę proszę, to rzeczywiście kawą pachnie, natomiast to jest taka kawa, wiecie, nie jakiś cappuccino, nie jakieś latte, tylko takie espresso, takie po prostu mocne espresso. Jeżeli chodzi o formę, to on jest w formie takiego właśnie masełka, też bym nazwała, podobnie jak ten do makijażu produkt. Natomiast tutaj mam jakiś włosek, się przypałętał. Nawet moja córka lubi tego wąchać. Powiem Wam, że bardzo fajnie się rozpuszcza, on ma taką trochę właśnie masełkowato-oleistą. Pod wpływem ciepła naszej dłoni zmienia się w taki lekki olejek. I bardzo fajnie pozostawia takie nawilżenie i taki film na skórze. Także mogę Wam polecić. Dla mnie jest to produkt, który najlepiej sprawdzi się na noc. Natomiast na dzień też spoko. Jeżeli są takie upały 30+, to raczej na dzień już wtedy go nie stosuję, tylko na samą noc. Natomiast jeżeli są takie temperatury, powiedziałabym, do życia, to wtedy na dzień myślę, że też jak najbardziej się sprawdzi. Tylko taką cieńszą warstwą nałożone. Nie będę się rozgadywała o tym produkcie, mówiłam niedawno na kanale, bo pojawił się filmik, tutaj Wam gdzieś podlinkuję najwyżej. Moje ulubione kremy pod oczy, on tam też był, także zachęcam, zapraszam do nadrobienia tego materiału. Dzisiaj tylko wspominam, no bo to jest kolejne właśnie opakowanie, które niedawno otworzyłam w czerwcu, a że ulubieńcy czerwca, no to o tym mówię. A drugi produkt, który już się wygadałam, że też jest od dziewczyn z Natu, to jest to dezodorant. Właśnie zabijcie mnie, ale nie jestem pewna, czy już o nim mówiłam, wiem, że mówiłam o jego siostrze, czy tam bracie, nie wiem jak to nazwać. Taki sam dezodorant, tylko tamten był cytrusowa świeżość, który uwielbiałam. I znowu po chyba 2 latach jakoś tak wróciłam do tych dezodorantów, tym razem łyk świeżości, tamten był cytrusowy, tutaj z kolei mamy dezodorant o zapachu zielonej herbaty. Tym razem wybrałam mniejsze opakowanie, tutaj mam 50 ml, opakowanie właśnie głównie ze względu na opakowanie, ponieważ to większe chyba było w szkle, nie chcę pomylić, a to jest w takim przyjemnym, fajnym pojemniczku, który moim zdaniem świetnie nada się na podróże. Teraz wiem, że już część osób gdzieś wyjeżdża, więc jak najbardziej zachęcam do kupienia takiego dezodorantu, nic Wam się nie stanie, można wrzucić do torebki i w każdym momencie się odświeżyć. Jest to dezodorant w kremie, jak tutaj mówi nam producent, też fajna taka granulkowata jakby konsystencja, taki
krem, ale czuć lekko te drobinki, takie granulki. Nakładamy sobie po prostu na paluszek, pod paszkę, wsparujemy, lodzie, miodzie, wszystko działa. Jeżeli chodzi o te dwie wersje, ciężko mi jest stwierdzić. W sumie ja chyba wolę tą cytrusową, ale tak naprawdę ta też u mnie się świetnie sprawdza, więc wiecie, może to jest taki efekt pierwszeństwa, efekt halo, tak, że tamtego używałam pierwszego, no nie wiem. W każdym razie i ten jest w pytkę, naprawdę serdecznie Wam polecam, tak naprawdę później Wam jeszcze na zbliżeniu pokażę, to już została mi tak 1/3, jak nie mniej, może 1/4, więc na co dzień korzystam, bardzo fajnie mi się sprawdza, niewiele też produktu trzeba pod jedną pachę, że tak to ujmę, żeby wszystko fajnie zadziałało. Są to też produkty naturalne, tak jak powiedziałam, polska marka kosmetyczna i produkty, które trzeba w miarę szybko zużyć. Tu jeżeli chodzi o termin ważności, to mam to 3 listopada, no nie będę miała problemu, tak? Ale tego ogółem mówię, że je trzeba w miarę tam w kilka miesięcy pozużywać, tak samo jest z kremem pod oczy. Ostatni ulubieniec, jeżeli chodzi o kosmetyki, ale tym razem kolorówka, i to jest jedyny ulubieniec z kolorówki, tak stwierdziłam, że nie zostawię Was z niczym. I tak naprawdę jest to produkt, o którym mówiłam już na kanale, ale nigdy w ulubieńcach się nie pojawił, w sumie nie wiem dlaczego. A produkt, który otworzyłam chyba jeszcze w zeszłym roku, tak mi się wydaje. Albo w tym? No już nie pamiętam. Ale no już kilka miesięcy temu w każdym razie, więc mogłam przetestować na wskroś, na wszerz. Wskroś i wszerz, chyba tak się mówi. Ostatnio znowu popełniłam ten błąd chyba na Instagramie, jak coś mówiłam. No jakby co mnie poprawcie, chyba wskroś i wszerz, tak się mówi. Nieważne. W każdym razie mówimy o korektorze. Jest to korektor od firmy L'Oréal Paris. I jest to ten korektor, nie chcę powiedzieć, Infallible. Bo to nie jest Infallible, tylko coś takiego, Morgan Concealer. Na pewno będziecie wiedziały, o co chodzi. Jeżeli chodzi o numerek, o kolorek, bo o to na pewno będzie dużo pytań, to jest to numer 327 Kaszmir. Fajny, żółciutki, więc też będzie niwelował te zmęczone oczy, jakieś zasinienia, żółki itd., itd. Mam go dzisiaj pod okiem w takiej minimalnej pokropeczce wersji. Świetnie się sprawdza. Bardzo go lubię, mega wydajne. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o pojemność, to ona z tego co kojarzę jest większa, bo ma aż 11 ml. Więc jak na korektory to jest sporo. Na pewno na długo starczy, stacjonarnie kosztuje miliony monet, więc polecam go po prostu zamawiać internetowo. Bardzo, bardzo fajna, kremowa konsystencja, mnie nie obciąża. Wiem, że niektóre dziewczyny mają tendencję i obciąża właśnie strefę pod okiem. U mnie nie ma z tym problemu, ale to pewnie dlatego, że używam po prostu świetnych kremów pod oczy. Także warto o tą strefę pod okiem dbać, jeżeli nie lubicie jakichś takich tłuściochów mocnych, wiecie, bo makijaż Wam się waży, to po prostu te mocniejsze kremy pod oczy zostawcie na noc, stosujcie. I wtedy z rana ten makijaż będzie bardzo ładnie wyglądał, także taki korektor ja od siebie serdecznie polecam. I tutaj jeszcze może tylko dodam, że jeżeli chodzi o szpatułkę, właśnie Baśka, wyprostuj się. Jeżeli chodzi o szpatułkę, to jest dosyć taka spora. Podobno jest podobna do słynnego korektora z Too Faced, czy Tarte? Chyba z Tarte. No taka naprawdę całkiem duża. O, już Wam pokazuję ostrość. Ale jak dla mnie to jakś nie jest problematyczne, po prostu sobie pyk pyk i po problemie. No i tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców kosmetycznych. Przebrnęliśmy przez to. Mam nadzieję, że coś z tego Wam się przyda, coś się Wam spodoba. Teraz biorę oczywiście moją ściągę, czyli telefon, i chcę pomówić o kilku ulubieńcach, którzy kosmetycznymi nie są. Na sam początek, tak, rzeczy jedzeniowe. Myślę, że to docenicie. Coś, co w upale po prostu wchodzi jak złoto i aż się chce, to lemoniada. Ja wiem, że jak pomyśli człowiek o lemoniadzie, no to w sumie co, to takiego skomplikowanego, żeby zrobić lemoniadę. Powiem Wam, że kiedyś robiłam, ale tak naprawdę ona była taka bez strzału. Dopiero od niedawna znalazłam przepis na lemoniadę, jak hucznie to nie brzmi, który naprawdę bardzo fajnie się sprawdza i wszystkim, ktokolwiek do nas nie przyjdzie, ze znajomych, czy nawet dzieciom, mężowi, no wszystkim to smakuje. I tak naprawdę ten przepis składa się raz, dwa, trzy, czterech składników. Są cztery składniki, także nie jest skomplikowany. Po pierwsze, to co robię i to co myślę, że tutaj jest takim też jednym z kluczowych kwestii, to lemoniada, żeby nie była taka kwaśna w 100%, tylko lekką słodycz, żeby jej nadać, chociaż, no właśnie. Miałam taką koleżankę, z którą kiedyś chodziliśmy na lemoniadę, to ona zawsze mówiła, że ta jej nie smakuje, bo jest kwaśna. Zawsze mnie to śmieszyło, no bo lemoniada powinna być kwaśna, więc ja ogółem jestem team, że lemoniada ma być kwaśna, a nie słodka. Bo jak jest słodka, to po prostu wiecie, zazwyczaj w knajpach cukru tam Wam dosypują, a to nie jest lemoniada i tak naprawdę tym się nie napijecie, tylko jeszcze kolejną będziecie zamawiać, bo będziecie czuć pragnienie, ale okej, Baśka do brzegu. W każdym razie, żeby minimalną nadać słodycz, to ja dodaję miodu.
Także moim patentem, i od tego zaczynam, żeby, no bo to wiadomo, że trzeba zrobić w cieplejszej wodzie, to biorę sobie taką, jak łyżka jest od zupy, to mniej więcej pół tej łyżki od zupy, albo cała, w zależności jak tam mi się nałoży, ale tak powiedzmy, że połowa. Nakładam miodu do szklanki, zalewam go ciepłą wodą, ale nie wrzątkiem, ponieważ jeżeli zalejecie wrzątkiem, no niby spoko, ale wtedy wszystkie właściwości miodu będą, pójdą się, wiecie, papa. Więc ja tak zalewam więcej 50 stopniami, taka ciepłota wody. Mieszam to. Kiedy to rozmieszam, daję na dno z banka. I do tego wrzucam kolejne rzeczy, czyli wrzucam oczywiście cytrynę, na litr lemoniadę, może przy litrze zostańmy, to właśnie jest pół łyżki miodu, jest jedna wielgachna cytryna albo jakieś, nie wiem, trzy mniejsze, w zależności jakie cytryny macie, wyciskam bardzo mocno. Kilka gałązek mięty, oczywiście, to trzeci składnik, ja tej mięty też nie żałuję. No i czwarty składnik, może się domyśleć, woda. Ja używam wody filtrowanej, robiłam też z mineralnej, ale to w sumie jest bez sensu. Zdrowsza jest taka zwykła, więc po prostu mam filtr na wodę i z niej leję. Leję do litra i mamy lemoniadkę. Tylko żeby ona była dobra, no to minimum na godzinkę do dwóch trzeba wstawić do lodówki i wtedy jest lodzio cytryna. Bo nie, lodzie miodzie, a właściwie cytryna miodzie. Kolejny ulubieniec, jeżeli chodzi o kwestie jedzeniowe, to będzie to przepis. I tutaj przepis, który bym Wam chciała serdecznie polecić i sama dzisiaj stanę do kuchni i będę gotować. To jest to przepis obiadowy, a mianowicie tagliatelle z indykiem, suszonymi pomidorami, szpinakiem w sosie curry. Nie spodziewałabym się, że to wszystko będzie do siebie pasowało, ale jak najbardziej pasuje i jest wyśmienite. Oryginalny przepis, który znalazłam, znalazłam z kurczakiem, ale my akurat w domu kurczaka nie jemy, także już dzisiaj nie będę się wdawała, co, dlaczego i czemu to tak wygląda. Ogółem przygotowujecie polędwice, pierś z indyka, kroicie w kostkę, to tam podsmażacie, makaron tagliatelle, wiadomo, ten takie większe, takie wstążki sobie gotujecie. Do tego indyka dodajecie kolejno też szpinak, wiadomo, że szpinak to potrzebuje trochę czasu, on się zmniejsza, także cała paka szpinaku idzie. Kroicie pomidorki suszone, też je dodajecie ze szpinakiem, to lodzie miodzio. Jeżeli chodzi o sos, to ja robię na bazie śmietany i tutaj w przepisie oryginalnym była chyba śmietanka 30%, ja używam śmietany 36%, najlepiej mi taka słodka smakuje, fajnie mi współgra z innymi takimi przyprawami, powiedzmy też bardziej pikantnymi i tak dalej, więc używam takiej śmietany 36%, to wszystko sobie tam bełtam, mieszam, dodaję oczywiście przyprawę curry, bardzo dużo, nie pamiętam, no chyba w przepisie jeszcze jest kurkuma, jakaś papryka, no cokolwiek lubicie, czosnek też będzie pasować, więc naprawdę jest to pyszny sos, to super. Jest to taki przepis, który potrzebuje, żeby chwilę to się wszystko przegryzło, wiadomo, żeby ta śmietana przeszła tymi przyprawami, ale serdecznie Wam polecam, czy upał, czy nie upał, to wchodzi jak złoto. I już mamy końcówkę ulubieńców. Jeżeli chodzi o ulubieńców domowych, bo teraz może do nich przejdę, no to mam jedną rzecz, w której się zakochałam i cały czas do męża się śmieję, że mam po prostu kochankę, niestety i go zdradzam. A jeżeli chodzi o tą rzecz, to jest to coś nowego, czego nie miałam w poprzednim mieszkaniu, a co mam obecny, a mianowicie suszarka bębnowa. Ludzie, ja Wam tak polecam. Dzisiaj nie będę się rozgadywała, jaką mamy, co to za model i tak dalej, bo myślę, że zrobię może na ten temat jakiś osobny filmik. Też będę chciała na ten temat porozmawiać trochę na Instagramie. Natomiast sam twór suszarki bębnowej, jeżeli tylko macie jakieś oszczędności, jeżeli tylko macie miejsce, albo właśnie szykuje Wam się nowe lokum, będziecie coś urządzać, to zróbcie, jeżeli nawet Was nie stać w danym momencie, to sobie zróbcie miejsce na to. Dla mnie to jest cudo. Nasze suszarki akurat są tak dostosowane, że mamy suszarki, sprzęty, że mamy tak, że mamy pralkę i na niej jest suszarka. Gdybym miała więcej miejsca i szerszą łazienkę, to pewnie bym zrobiła te sprzęty obok, a na górze blat jakiś roboczy. Natomiast to mi nie przeszkadza, że jest jedno na drugim, dobrze się trzyma. Mamy taki łącznik, który był dokupiony i wymagany od producenta, bo jakby pralka i suszarka mamy tej samej firmy. No cudo, 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 cudo. Powiem Wam tylko tak na szybko, że ja suszarkę bębnową myślałam, że chcę, ale nie był to dla mnie jakiś taki must have. Mówiłam mężowi, że możemy zaczekać z tym zakupem, a kupimy za rok, za dwa, za trzy. I cały czas, kto nie mówił o suszarce, to mówił zawsze tylko o tym, że te ubrania są suche, no, że nie trzeba takiej zwykłej suszarki wyjmować, bla, 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 bla. Ja sobie myślałam, no dobra, fajna tak rzecz i przy dzieciach, że nie ciągają za to ubrania, Wam nie zdejmują. Ale myślałam, że to tylko to jest tym plusem. Jak zobaczyłam po jednym suszeniu filtr,
bo tam macie tak, że do jednego to tam wodę Wam wypłukuje i trzeba tą wodę zawsze wylewać, wiadomo, no bo ubrania są wysuszone, więc tej wody się pozbywamy, one idą do zbiornika. Jest ta woda odpompowana, natomiast macie taki filtr też na jakieś, nie wiem, kłaczki i inne rzeczy. Ile tego jest po jednym suszeniu, to nawet sobie nie zdajecie sprawy. Zwłaszcza jak macie jakieś zwierzaki, to już w ogóle nie chcę myśleć, co tam znajdziecie. Ale my zwierzaków nie mamy, żadnych, nul. I za każdym razem, jak suszę jakieś rzeczy, to po prostu w tym filtrze jest tyle kłaków, jest tyle kurzu, jest tyle jakichś, no nie wiem, resztek właśnie z tkanin. Jest jakaś, nie wiem, trawa, tak jak córka się gdzieś bawiła i to jej się zaczepiło o spódnicę. No wszystko to wyłapuje, multum rzeczy, które normalnie by były na naszym ciele, bo byśmy w tym chodzili. Także polecam Barbara D. Tyle w temacie. Widzę, że się strasznie rozgadałam, także na koniec ostatni ulubieniec. I będzie to konto na Instagramie, które bardzo chciałabym Wam polecić. Szanuję, zdaję sobie sprawę, jak kiedyś, póki nie miałam YouTube'a, też nie miałam Instagrama. Więc no, przykro mi jest, jeżeli Instagrama nie macie, ale być może ta dziewczyna jest na Facebooku, nie przygotowałam się i nie sprawdziłam, więc najwyżej możecie poszukać. Ogólnie polecam Wam bardzo konto Martyny Kaczmarek. Jeżeli chodzi o Martynę Kaczmarek, ona nawet ostatnio, jakiś chyba tydzień temu, półtora tygodnia temu występowała w TVN, Dzień Dobry TVN, i tam się wypowiadała. Jest to feministka, osoba, która bardzo dużo wypowiada się i broni kobiet pod kątem body shamingu, ale nie tylko. Body shaming, jeżeli nie znacie tego sformułowania, to ogółem jest zawstydzanie głównie kobiet, ale oczywiście też może być mężczyzn, pod kątem wyglądu, czyli krytykowanie ich, żeby po prostu ich poniżyć. Jest to dziewczyna, która ma pewne kształty, ma kobiece kształty, nie boi się wyjść w shortach, nie boi się pokazać w bikini, a różnie to było, i właśnie do tego jakby nawołuje. Dużo mówi o ciało pozytywności, dużo mówi właśnie o feminizmie, jakby zdejmuje ten krzyż z tego feminizmu, czyli można powiedzieć coś, za co feminizm uchodzi u nas, tak? Dużo osób ma jakieś mylne wrażenie, jeżeli chodzi o feministki, i myśli sobie, Boże, że są kobiety, które nienawidzą mężczyzn, bo znam takie przypadki i takie sformułowania. Nic podobnego, także jeżeli też nie jesteście pewne, z czym feminizm, albo pewni, jeżeli oglądają mnie panowie, z czym feminizm się je, o co chodzi, albo interesuje Was temat właśnie body shamingu chociażby, no to zachęcam, żeby Martę Kaczmarek obserwować. Naprawdę, warto. Dobrze, kochani, i jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już by było wszystko. Mam nadzieję, że ci ulubieńcy Wam się podobali. Dajcie koniecznie znać, który z ulubieńców przykuł Waszą największą uwagę. Dajcie też znać, co Wam się ostatnio sprawdziło, czy to kosmetycznie, czy nie kosmetycznie. Może jakieś podobne profile mi polecicie do tych od Martyny, do Martyny, o którym Wam wspomniałam. Ja już na ten moment się z Wami żegnam. Oczywiście kciuki w górze, ile widziamy. I do następnego. Buźka.